Panie trenerze, zespół Olimpii za chwilę wyjeżdża na drugie w tym roku zgrupowanie. Na zgrupowanie niestety nie pojedzie Marcin Kokoszka. Czy na dzisiaj wiadomo już, jaka dokładnie kontuzja i ile pauzy czeka tego zawodnika? Wstępna diagnoza jest taka, że ma złamaną kość strzałkową. I musimy potwierdzić, czy również piszczelową. Jeżeli tak, no to automatycznie ta przerwa będzie dłuższa, jeżeli nie, no to pierwsze diagnozy są takie, że na pewno 4 tygodnie gipsu, potem rehabilitacja i trudno określić. Natomiast z doświadczenia wiem, że takie kontuzje są bardzo długotrwałe i myślę, że w tej rundzie na pewno nie możemy na Marcina liczyć. Jeżeli chodzi o to potwierdzenie, to czy będą jakieś dodatkowe badania, konsultacje gdzieś poza Grudziądzem? Tak, tak, tak. Będą dodatkowe konsultacje w Łodzi u specjalisty, także chcemy wykluczyć wszystkie możliwości i stwierdzić dokładnie, co jest Marcinowi, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby tego nie skonsultować. Wobec tego klub podjął już kroki w poszukiwaniu jakiegoś zastępcy na prawą obronę dla Marcina Kokoszki, czy będzie pan raczej operował tym składem, który ma i tutaj szukał jakichś roszad? No szczerze mówiąc, nie ma zbyt wiele czasu. Został tydzień do końca okienka transferowego, trochę ponad tydzień. Natomiast no siłą rzeczy nieszczęście jednego jest być może szansą dla drugiego. Mamy kilku zawodników w naszym zespole, którzy mogą grać na tej pozycji. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli byłaby taka możliwość, to z pewnością przydałby się nam zawodnik do rywalizacji na prawą obronę. Za chwilę wyjazd na obóz do Kleszczowa, nastroje w drużynie bojowe? Tak, no nie możemy się doczekać zmiany pogody, jak chyba wszyscy w Polsce. Jest troszeczkę cieplej. Będziemy mieli możliwość potrenować na dużym boisku, bo tak jak już wcześniej mówiłem, to nasze niespecjalnie nadawało się do treningu. Także w bardzo dobrych, komfortowych warunkach. Te zgrupowania zawsze są bardzo fajnie zorganizowane tam w Kleszczowie i mam nadzieję, że tak samo będzie tym razem. Zmienił się trochę plan sparingów, jeżeli chodzi o drużyny, tak? Tak, GKS Katowice zmienił swoje plany odnośnie zgrupowania. Nie będzie go w Kleszczowie, będzie gdzieś tam w Kamieniu chyba, także odmówili nam sparingu. Szkoda, bo to bardzo silny, solidny przeciwnik. No, natomiast w zamian zorganizowaliśmy sparing z Kluczborkiem. Może nie tak mocny zespół, ale czołówka drugiej ligi, to jest jedyna zmiana, która nastąpi.